La 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 love is love. Dzień dobry! W 30 odcinku The Sims 4 Was witam serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozgrywkę. Dzisiaj w planach mam dwie rzeczy, ale o tym później. Póki co wracam do Was z moimi słuchawkami, chociaż niektórzy pisali, że tamte były lepsze. Nie wiem, co o tym sądzicie, koniecznie mi dajcie znać. Tak czy inaczej, ja się lepiej czuję w tych słuchawkach. I proszę bardzo, tutaj nasi Simowie wszyscy stoją sobie kulturalnie przed domem. I z takich najważniejszych spraw można zauważyć, że jest nas siódemka i to w wersji dorosłej, że tak powiem. Karolek postanowił sobie wyskoczyć z kołyski, no cóż, stało się. Ja go jeszcze nie przebierałam, po prostu czasem tak jest, że te dzieciaki wyskakują z kołyski, no i stało się tak między odcinkami. Wszyscy są na maksa wykończeni, też nie wiem dlaczego. Trzeci trymestr mamy za 4 godziny, także ciąża przebiega spoko, także ja wszystciutkich wysyłam do spania. Każdy dostał zadanie do wykonania, każdemu praktycznie zarządziłam pójście spać. W tym mamuśka musi się troszeczkę wyspać i musi zrobić torty, bo mamy tutaj szósteczki, szóstunie. I tak, Mareczek w końcu ma szósteczkę, także bardzo super. I Agatka jeszcze nie, ale za to Bartuś również ma szósteczkę i tutaj dalej są tylko piąteczki. No i nasz czwórkowy Karolek, czyli nasze nowe dzieciątko. Jeśli chodzi o dom, to remontów nie było. Tutaj tylko w naszym pokoju imprezowym parę gadżetów halloweenowych w związku z wczorajszym świętem było. Więc dzisiaj, jak się możecie domyślać, będzie u nas imprezka halloweenowa. Także to jedna z dwóch rzeczy, które na dzisiaj zaplanowałam. Druga rzecz też będzie związana z Halloween. Komu tutaj coś dzwoni? Mamuśce, co tu się dzieje? Nie, nie pójdę z tobą na randkę. Druga rzecz też będzie związana z Halloween i z naszym najważniejszym punktem odcinka, czyli robieniem dzieci, ale to wam pokażę już w trakcie odcinka, także na obecną chwilę wszyscy śpią. Tutaj parę gadżecików, tylko tutaj na chwilę schowałam do wyposażenia nasz standardowy stół imprezowy, także tutaj wszyscy się położyli spać poza naszym Karolkiem, bo on tutaj oczywiście potrzeb nie ma. Także możesz sobie, kolego, poćwiczyć pisanie na klawiaturze, umiejętności bardzo ci się przydadzą, więc ja myślę, że oni tutaj się troszeczkę prześpią i mamuśka jak tylko gdzieś tam ten pasek będzie w miarę zielony, oczywiście syf, kiła i mogiła, tak, tutaj czekajcie, posprzątam w lodówce, bo ja nie lubię, jakie tu jest syf, ale chyba tylko to, okej, oczywiście tor zaczęty, także mamuśka jak się wyśpi, no to stworzy nam torcika, z którego mam nadzieję, że skorzystają oboje, a w związku, że dzisiaj jest taki halloweenowy odcinek, no to tort oczywiście zombie musi być. Halloween było wczoraj, ale no jak to wiadomo, odcinki są zawsze w niedzielę, a wypada to pierwszego, więc nic tutaj nie zmieniałam, zostawiłam tak jak jest i odcinek jest tak jak planowany był. Winogrona są po 189 simoleonów, także jeszcze się wstrzymamy chwileczkę. I tutaj widzę, że nasza simka namalowała obraz za 3279, więc go nie sprzedawałam, zrobiłam to teraz. I co? Tutaj jakichś zmian w domu nie było, tylko dostawiłam jeszcze stolik do rzeźbienia w dyni, coś takiego. Także zobaczymy, o co z tym chodzi. Także tak, wszyscy śpią, no cóż, więc dajmy im chwilę. A ty dlaczego już nie śpisz? Aha, bo tutaj kąpiel przeważyła, dobrze. Także w sumie się wykąpiesz troszeczkę, no i wracasz jakby nie patrzeć spać. A właściwie wyglądasz, jakbyś już spała. Więc no, bardzo dobrze, leci ci to i to, bardzo miło, aha, to już pospałaś. Okej, więc ona się wykąpie i wraca do spania. Tutaj Karol sobie ćwiczy pisanie na klawiaturze, więc bardzo dobrze. Więc myślę, że damy im chwilkę i wrócę do was, jak już mamuśka troszeczkę się prześpi.
Dobra, mamuszka troszeczkę się przespała, nie jest to jeszcze do końca pełny zielony pasek, ale zaraz będzie noc, więc pójdzie z powrotem spać, a ja bym chciała, żeby te urodziny jeszcze dzisiaj się odbyły. Także ona już tutaj robi torta, a ja już zwołuję naszych jubilatów, także spiętego Mareczka i Bartosza, ile się nie mylę, jeszcze sprawdźmy. Okej, ty też wstawaj kolego, bo musisz tutaj przyjść. Jak tam twoje umiejętności? Ty już jesteś w miarę ogarnięty, więc też przyjdź, poświętujesz z rodzinką. Dalej, kto tutaj ma jakieś potrzeby? Okej, wszyscy w miarę możecie powstawać i przyjdźcie tutaj koniecznie. A ty, mamuśka, dodaj świeczki urodzinowe i wyczyść ten blat, bo jest straszny syf i głupio to wygląda. Także torcik jest gotowy. Każdy jest w miarę głodny, także możecie od razu też zdmuchiwać, poczęstować się tortem, co ja gadam. Okej, na pierwszy rzut idzie nasz przystojniaczek, wspaniały Mareczek. I niech on idzie, wstaje dmuchać świeczki. Zaraz za nim w poczekaniu, niech będzie tutaj w pogotowiu. Niech będzie tutaj Bartosz. Podejdź tu, chłopie. Dmuchasz te świeczki? Szkoda będzie go wyprowadzać, powiem wam szczerze. Bo naprawdę takie ciacho w domu, no to wow. Wybierzemy mu tutaj cechę, ale będziemy go odwiedzać, zaprosimy go na naszą imprezkę. Więc okej, mamy. Dodaj szybciutko świeczki, żeby się torcik nie zmarnował. Wiem, że jesteś głodny, ale wstrzymaj chwileczkę jeszcze. No nie! Szkurcze, no. Zły on. No dobra, no to zawołaj na posiłek. A ty, mamuśka, no wiem, no chciałabyś sobie zjeść. No to zjedz sobie chwilę. No a potem musisz zrobić drugi tort. I drugie urodziny niestety już zrobimy z rana. I też będzie to tort zombie. No, widzicie, co tutaj nieposłuszni nasze, nieposłuszne dzieciaki. Ale dobra. Tutaj kto chce, to wcina torcik. Ty tutaj, Agatko, zjesz sobie, a potem koniecznie musisz tutaj chwilę pograć na komputerze, bo potrzebujemy jeszcze jeden poziom twoich umiejętności wbić, także pograsz sobie w niesamowity sport. A póki jeszcze widzę, jesz, to sobie gadasz, więc bardzo dobrze robisz. Ile tam ci tego poziomu brakuje? No troszeczkę, więc troszeczkę czasu poświęcisz. Dalej, Bartosz, no ty musisz poczekać jeszcze troszeczkę. Tutaj kto tutaj? Piąteczka, niezaczęte lekcje. Ktoż tu taki? Sabinka taka nieokrzesana. Proszę bardzo, wstajemy na posiłeczek. Aha, do wanny najpierw. Dobrze, to do kąpieli, potem zjeść i nadrabiamy zaległości. Michał sobie jeszcze śpi i tutaj też lekcje, nic nie zrobione. Ja nie wiem, co ja robiłam z tymi dzieciakami, że one to takie nieprzygotowane. Idź się kąp, kolego, idź się kąp. A ten tort pewnie. Mama, gdzieś ty poszła? No chyba se żartujesz. Znowu jej tutaj do robienia tortu. No ona poszła spać. No wiecie co? Ty się wykąp. Ty jesteś już młodym dorosłym, ale jeszcze myślę, że możesz się przekimać w domu, więc później możesz sobie obejrzeć komedię na rozluźnienie. Ty skupiona grasz bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to skupienie pomoże ci szybko wbić ten level. I szybciutko jeszcze sprawdźmy, kto tutaj lekcje ma niezrobione. Ty, kolego, masz lekcje niezrobione, więc bardzo cię proszę. Sabinka, ty tutaj będziesz wcinać posiłek. Ty się w końcu nie wykąpałaś. No cóż, więc zjesz, wykąpiesz się i za lekcję, moja droga panno. Michał, ty śpisz cały czas, ale już snu ci wystarczyło, myślę. Mógłbyś tutaj dołączyć do rodziny i też coś zjeść. Weź sobie kawałek. Mamuszka, ja wiem, że jesteś zmęczona, ale ten tort zrobisz, przygotujesz, będzie gotowy i pójdziesz spać. Będziesz sobie wysypiać się. I na koniec Karolek, ty tutaj sobie plotkujesz, ale mógłbyś skorzystać w sumie z toalety, dlaczego nie? Ja tutaj posprzątam. A ty tobie co się nie podoba, Sabina? No to idź do toalety, przecież no, wszystko ci tu zaplanowałam.
Mamusika, robisz ten tort, robisz. Tutaj trzeba posprzątać talerze, bo syf normalnie i jest tyle ludzi w domu, że naprawdę bardzo ciężko to ogarnąć. Okej, i możesz iść spać, a ja ten tort na razie chowam. Urodziny zrobimy już rano, chyba że Bartosz jest gdzieś tu w pobliżu. W sumie nie masz potrzeb, więc w sumie urodziny możemy zrobić teraz, także zapraszam ciebie tutaj serdecznie. Torcika z lodóweczki wyciągniemy jednak. I tak w sumie mógłbyś wypowiedzieć sobie życzenie, skoro już ci się tak pali do lekcji. No to skoro nie chcesz spać, to możesz zrobić lekcję już do następnej szkoły. Więc tak, zdmuchnij świeczki. Okej, tutaj jakieś poziomy poosiągane. Mamy nastolatkę kolejnego. O, kolejny z jakąś czupryną. I nie czerwoną włosą, także uhuhu. I tutaj cechy, aspiracje powybierane. Także póki co torcik może byś dodał świeczki urodzinowe, jeszcze się może jutro torcik przydać, jego schowam do lodóweczki, bo może się przydać. Także tak, ja tutaj poogarniam wszystkich, żeby ponadrabiali to, czego nie mają zrobione i widzimy się z rana. Zanim każdego po kolei przypilnowałam, zaplanowałam mu zadania, to czas zleciał. A osoby, którym pierwszym coś planowałam, znowu mieli inne potrzeby, więc masakra jest z taką ilością dzieci, także no cóż, czas na wyprowadzkę Mareczka, a reszta za chwilę idzie do szkoły, także wyprowadzam Marka i może będzie nas ciut mniej osób do ogarnięcia, więc będzie troszeczkę łatwiej. Mareczek wyprowadzony, jest nas w domu szósteczka. Teraz możemy się zająć już naszą ciążą. Trymestr trzeci, poród nie wiadomo kiedy. Myślę, że jakoś pod wieczór chyba będzie jakoś. Tak mi się wydaje. Dzieciaki za chwilkę idą spać. Tutaj niektórzy śpią w wannie, także sprawdźmy. Tak, byś ty się tu nie otopiła, bo już drugi raz w ciągu chwili śpisz w wannie. No, a zaraz trzeba iść do szkoły, jak tam, kto tam przygotowania ma. No, lekcje poodrabiane, no, gorzej z tymi przygotowaniami. Więc cóż, dzieciaczki, musicie lecieć. A nie, ty nie musisz, ty masz wolne dzisiaj, o. No, to bardzo miło. No, ale jak już cię zmusiłam do wstania, no, to mógłbyś pograć w grę, poprawić się rozryweczka, a przy okazji... będziesz miał umiejętności do przodu, także bardzo dobrze. Mamuśka, zeżarłaś coś i widzę, że to było już zepsute. Bardzo nieswoja, no cóż. Także mamuśka też się zdrzemni. Ojejku, kto tu śpi? Wstawaj, koleżanko, wstawaj, księżniczko, do szkoły. Sabinko, moja piękna, do szkoły trzeba iść. A mamuśka co? Czekamy na poród i myślę, że imprezkę dzisiaj zrobimy. Także prześpi się chwilę, żebyś się lepiej poczuła. Dzieciaczki idą do szkoły. Kto musi? O, synek ci pomoże, Bartuś ci pomoże. Tylko niech on sobie tutaj zdobędzie te umiejętności. Ty idziesz do szkoły? Tak. No i ty, koleżanko, musisz się uczyć pilnie niestety. Wy tutaj też uczcie się pilnie, moje dzieciaczki, słodziaczki. No, boję się, że jak wrócą z tej szkoły, to będą się, będą zmęczeni. No, ale cóż. Mamuśka tutaj sobie plotkuje z syneczkiem, poprawili sobie relacje i towarzystwo im skoczyło do góry. A z tego co widzę, dzieciaki są po prostu mega padnięte, więc imprezkę przesuwamy ciut na wieczór. Niech one się chwileczkę zdrzemną, a póki co oni tutaj muzyczkę na pewno słuchają, bo tak się giwią śmiesznie. Także tutaj plotki, ploteczki, zobaczymy czy ktoś ma urodzinki. Mamuśka w razie czego zrobiła torcik, przygotowana, wszystkie paski zielone, tak samo synek, no troszeczkę też jest zmęczony, ale myślę, że to niczemu nie stoi na przeszkodzie, także zaraz dzieciaki wrócą ze szkoły, lecą spać, a ja sprawdzę wtedy jakie mają oceny. Ok, dzieciaki wróciły właśnie ze szkoły, nasza Agatka jest mega padnięta i zmęczona, ale ma szósteczkę, także bardzo się cieszę. Bartosz nie był w szkole, Sabinka ma piąteczkę, Michał ma piąteczkę i Karol ma czwóreczkę. Także tak jak mówiłam wcześniej, dzieciaki się chwilę prześpią, mamuśka trochę zrobi porządki w domu i widzimy się już na imprezę, to za jakieś 2-3 godzinki simsowe. Wpadłam przygotować stroje halloweenowe na imprezkę naszym domownikom, więc przy okazji pokażę wam stroje naszego Karolka.
Tak wygląda jego codzienny strój, oficjalny, sportowy, do snu i do kąpieli. Imprezowy zobaczycie już lada chwila. A tutaj nasz przystojniak numer 2, czyli Bartosz. Piękne niebieskie oczy, czuprynka na głowie i tak prezentuje się jego strój codzienny. Pokaż ty się przodem. Oficjalny, sportowy, do snu i do kąpieli. Także zaraz zaczynamy imprezę. Przy organizacji wydarzenia towarzyskiego mamy nową opcję, upiorne przyjęcie, więc wybieramy właśnie tą opcję i zaprosimy jak najwięcej osób się da i zobaczymy, co z tego będzie. Wszyscy po budeczka, wszyscy, kto musi, przychodzi tutaj. Tylko zastanawiam się, dlaczego nasza Simka jest przebrana w coś innego, niż ja chciałam, żeby była. Ale co tam? W ogóle? Pokaż ty się. Za co ty jesteś przebrana? Widzę, że każdy jest przebrany za to, co chciał, a nie za to, co ja mu kazałam. Także okej. Można i tak. Także włączamy muzyczkę. I bierzemy się za tańcory. Yes, słuchajcie, ale impreza. Oczywiście tak czułam, że zacznie się poród. Także poród musi się chwileczkę wstrzymać, bo tutaj trzeba, wiecie, troszeczkę imprezkę zainicjować. Także musimy coś wypić, musimy rozmawiać o kostiumach. Także trzeba znaleźć opcję o... Pochwal kostium. Co tutaj jeszcze? Poproszę przysmak, poproszę wyrzeźbioną dynię. Wszystkie opcje trzeba tutaj szybciutko wykorzystać, bo imprezka musi być troszeczkę, wiecie, w trybie przyspieszonym. Gdzie jest Agata? Agata siedzi na toalecie i wygląda po prostu mega śmiesznie. Gdzie ja weszłam? Korzystaj z toalety i przybywaj tu na imprezkę. I witaj się tutaj z wszystkimi. Któż to taki ma ładny strojk? Ja tutaj się narobiłam w przebieranie ich, a oni tak przebrali się za co chcieli. Więc ty nie plotkuj, tylko leć tutaj po wszystkich rzeczach, które tutaj musisz zrobić. Proście o przysmaki, o te wszystkie rzeczy. Taka imprezka, słuchajcie, że zestresowałam się faktem, że musimy się rodzić dziecko. Także mam nadzieję, że ona tutaj zdąży co nieco zrobić. Rzeźb w dyni klasycznie. Biała dynia klasyczna, proszę bardzo. Bartosz Boski. Wypij, bo tu musimy zaliczyć tą imprezkę, bo będzie wtopa inna. Poród w trakcie Halloween. Nie ma oglądania telewizji. Możecie tutaj tańcować sobie, słuchajcie. Ale tutaj, koleżanko, zrób to jeszcze dwie interakcje i pójdziemy rodzić. Mam nadzieję, że imprezka na nas poczeka. Dasz radę? Nie dasz rady. Dobra. Będzie Halloweenowe dziecko, także zabieramy ojca, a ojcem jest Stefan Borowik, więc zabieramy Stefana Borowika i lecimy do szpitala, a imprezka, mam nadzieję, będzie się tutaj kręcić sama i poczeka na nas. Okej, słuchajcie, dochodzi północ, a właściwie północ właśnie minęła, czyli przeskoczyło mi jakieś 20 simsowych minut i czas na poród, ale co to? Ej! Co to za zmiana łóżka? Co tam ci się nie podobało? Matka, jakieś oszukane porody tutaj były, słuchajcie. Więc mamy poród. Jakiś nowy doktor. Także dobrze, zaraz będą flirty. A tutaj chłopiec. Mamy chłopca i powiem wam szczerze, że nie pamiętam waszych imion, czy jakieś mi męskie daliście. Krzysztof był, Sławomir, Jakub. Był Ignacy, będzie Ignacy Boski, bardzo proszę. I cóż, tylko jedno? Mogłoby być drugie. Mamy dziecko.
Nina i Stefan mają dziecko, także bardzo fajnie. Także bierzemy dziecko i mam nadzieję wracamy na imprezę. A więc tak, no ludzie wszyscy są, tylko że wszyscy widzę idą do góry, nie wiedzieć czemu, nie wiem czy idą dziecko zobaczyć. Także sama akcja imprezy nam się rozwaliła, bardzo szkoda. Ale w sumie mogłam przewidzieć, że oczywiście w najlepszym momencie zacznie się poród. Także wszyscy lecą do dziecka. Na pewno. Wszyscy idą zobaczyć cud narodzin Halloween. Także mam nadzieję, że nic straconego, że jeszcze coś się da z tego wykrzesić, bo jednak ludzie są u nas. Także jakieś psikuski, wszyscy są poprzebierani śmiesznie, chociaż są zmęczeni, mogliby troszeczkę jeszcze się pobawić, no ale widzę, że impreza nam no nie wypaliła, mój błąd, że nie poczekaliśmy na, nie, na ten poród, tak czułam, że to będzie w topa, ale co tam, wszyscy są, koniecznie musisz sobie zdjęcie zrobić tutaj. Słuchajcie, ale będzie fota, tylko nam się Alicja nie łapie na zdjęciu. Chciałam sobie z nią zrobić zdjęcie, ale się nie łapie. Także no słuchajcie, będzie takie zdjęcie, słuchajcie, proszę bardzo. No wiecie co, no nie do końca o to mi chodziło, ale ludziska u nas są, Halloween trwa. Kto ma być przebrany, to jest przebrany, ludzi jest pełno. Także mamuśka i tak z zachodzeniem w ciąży musisz jeszcze chwilę wstrzymać, bo no co, możesz tu porobić jeszcze psikusy, żeby było halloweenowo, ale no niestety, nasi domownicy są strasznie zmęczeni, no i ktoś musi pójść i się zająć naszym dzieckiem, starczy tego dobrego, więc co, ja muszę położyć domowników spać, w związku z imprezką halloweenową, która ich wykończyła. A mamuśka za chwilę zbiera tyłki i leci na imprezkę drugą z naszym nowym przyszłym tatusiem. Słuchajcie, dzieci poszły spać, a ja mogę podróżować. Słuchajcie, możemy zabrać ze sobą Emila Serducho. Ja nie wiem, czy on pracuje jakoś na pierwszą zmianę i nie wiem, w sumie nie wyświetla mi się, czy może z nami być. Spotka się ze mną na miejscu, także bardzo się cieszę. Zabieramy go w bardzo upiorne miejsce i w końcu mam nadzieję, że będzie uda nam się z nim mieć dziecko. Także trzymamy mocno kciuki i łapka w górę. Naszego Emila zabraliśmy w upiornego lokalu, słuchajcie, typowo na tą okazję. Także mam nadzieję, że uda nam się z nim szybciutko tutaj jakieś barabara załatwić. Także chwileczkę z nim trzeba poflirtować. Parę opcji tutaj. Ej, dlaczego on sobie poszedł? Dlaczego on sobie poszedł? Hej! Już tak było pięknie. Wracaj tu. Dlaczego on nas zostawił? To widzę, widocznie on pracuje całymi dniami. Czy musimy z nim w nocy się spotykać? No, taki piękny początek. Czemu znów nie idzie po naszej myśli? Więc co? Nikogo, kogo tu możemy zaprosić? Nie mamy kogo zaprosić, ale Beka. No i co? Zostaliśmy same w lokalu. Zaprzepaścił naszą szansę. Także idziemy do środka, mam nadzieję, że kogoś tu spotkamy, że jednak ktoś tutaj będzie. O, kto tu może być, jak nie nasze dziecko? Natalia Boska, bardzo proszę, ale zawsze tak jest, że nikogo nie ma, a za chwilę się schodzą ludziska, także mam nadzieję, że tak będzie też tym razem. Więc punkt, gwóźdź programu pokażę wam, jak już będziemy mieć na to odpowiedniego partnera. Siedzimy sobie tutaj od godzinki, no ale kto by się spodziewał, że o 9:30 rano w klubie nocnym ktokolwiek będzie. Nawet nasza córka poszła do domu, także nie wiem co z tego będzie. Chyba będziemy musieli się wstrzymać do wieczora z zajściem w ciążę. Okej, Simka wróciła do domu i tak sobie przypomniałam, że tutaj Agata miała szóstkę, więc z tego wszystkiego złego, co nas tu spotyka, i ze strasznych tańców naszej Simki zrobimy urodzinki Agacie. Także moja kochana, wypowiedz życzenie. I chociaż niech tyle się stanie, będzie nas znów w domu mniej, więc może będzie łatwiej nas ogarnąć.
Tak, że chociaż tyle, chociaż urodziny nam się udały i zero zmian, ale już jest nowa grupa wiekowa i nowa cecha to będzie nie cierpi dzieci. To dobrze, że się wyprowadzasz. Także no co, chwilę się pozajmuję domem, wyprowadzę Agatkę i wracam do Was i robimy jeszcze jeden nalot na klub nocny. Okej, słuchajcie, znowu udało nam się podróżować i znowu Emil spotka się z nami na miejscu, więc mam nadzieję, że tym razem nas nie zostawi i w końcu zejdziemy z nim w ciążę, także trzymamy mocno, mocno kciuki za to. I znów jesteśmy z Emilem w tym samym miejscu, w którym z nim byliśmy rano. Mam nadzieję, że tym razem zostanie z nami dłużej, że nie zostawi nas tak jak poprzednim razem, więc bardzo, ale to bardzo szybko musimy z nim poflirtować, żeby zaprosić go na Barabara, żeby nam dni nie leciały, żeby nasza Simka mogła rodzić nam dzieci jak najdłużej, więc ona niech tutaj bardzo intensywnie z nim flirtuje, a ja zobaczę, czy ktoś tutaj w środku nowy jest. Hugo Top Model, to z nim my dziecko już mamy i nawet jacyś ludzie są w naszym barze, także słuchajcie, to jest w ogóle budynek, który ja znalazłam w galerii typowo na Halloween i tak wygląda jego pierwsze piętro, tu mamy drugie piętro, w sumie są to toalety i jakieś przysmaki, a trzeciego piętra, które ja stworzyłam, to znaczy ja przerobiłam troszeczkę, wam nie pokażę. Z tym się wstrzymam do Barabara, także gdzie ty lecisz tańczyć, koleżanko, wracaj tu do naszego przystojniaka, bo nam ucieknie zaraz. Więc szybciutko tutaj, flirty, flirty, bo tutaj on nam ucieknie, a my czasu za wiele na życie nie mamy. Także możesz jeszcze zapytać o zawód, chociaż wiemy gdzie pracuje. I czekamy na pierwszy pocałunek, możemy go jeszcze raz oczarować, będzie może łatwiej, także przyspieszmy to, on niech będzie nami mega, mega zainteresowany, poznajmy go bliżej, i widziałam opcję pierwszy pocałunek, więc czas na nią w końcu, naprawdę tak opornego i trudnego do zdobycia mężczyzny, to my jeszcze w naszej simsowej dość długiej karierze nie mieliśmy. Także kto tutaj przybiegł? Kto tutaj jest? Stop, stop, stop. Kto? Dennis Fairbanks. Kto? Ja nie wiem, kto to w ogóle jest. Może to jest jeszcze jeden z tym, którego ja kiedyś tam wrzuciłam do gry, ale go nie kojarzę. Tak czy inaczej, na dzisiaj jesteśmy zainteresowani naszym Emilem Serducho i teraz mogę, jak już będzie ta opcja, pokazać wam nasze miejsce schadzki na dachu, słuchajcie, wśród grobowej atmosfery. Czas na postaranie się o dziecko z Emilem. Tutaj wstawiłam na dach łóżko i zobaczymy, czy oni będą chętni, żeby właśnie tutaj postarać się o dziecko. Mam nadzieję, że przyniesie nam to szczęście. Oby tak się stało. Bara, 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 bara. Bara, 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 bara w Halloween. Nie wiem, co jest z tymi Simsami, ale nie mogłam naszej Simki, słuchajcie, wybudzić ze snu. Ale w końcu ją wyprosiłam, żeby poszła zrobić test ciążowy i zaraz się okaże. Jesteśmy w ciąży, więc bardzo się cieszę. Bardzo mi to na rękę, idziemy mu powiedzieć. I mam nadzieję, że ona nie idzie spać znowu, bo... Tutaj widziałam na dole, są nowi ludzie, w tym Denis jakiś, więc trzeba się z nim bardzo przywitać. Tutaj jest to kobieta, jest mroczny kosiarz, ale z nim dzieci nie możemy mieć, ale z Denisem jak najbardziej jego nie znamy. Także pochwal się, że jesteśmy tutaj w ciąży i zapoznaj się z kolejnym partnerem. Jak najbardziej to wskazane, mam nadzieję, że on nie idzie tam do łóżka do nas. Gdzie wy się spotkacie? No, na półpiętrze, bardzo dobrze. Już mu powiedziałaś? Okej, okay, dosiadł się do nas, bardzo miło z jego strony. Także jakbyś się mógł... tutaj nie flirtujcie ze sobą. Tylko tutaj, tutaj, oczaruj nowego Denisa. Zostaw już tego Emila. Jak mieliśmy, nie mogliśmy zdobyć tego Emila, to teraz mamy go ponad. O, w końcu zostaliśmy sami, słuchajcie, w końcu zostaliśmy sami. Udało się zostać na chwilkę.
chce z nami flirtować, więc oczarujmy go na wszelki wypadek, obejmijmy, zaflirtujmy i wracamy do domu, bo trzeba się zająć naszymi domownikami i naszą higieną, jak widać, i nasza Simka przy okazji jest też bardzo głodna, więc tym się musimy koniecznie zająć, a mamy już środek nocy, trochę nam wizyta tutaj w halloweenowym barze zajęła, imprezka na pewno tu się rozkręca. O, widzimy, nasz Emil leci już do pracy, jak to on, pracoholik, a my tutaj flirty, flirty i wracamy do domu. Simka wraca w środku nocy do domu, a tutaj męska impreza, słuchajcie, nasi chłopcy sobie tutaj wywijają, także śmiesznie to wygląda. Tutaj Sabinka, co ty robisz? Mogłabyś jeszcze chwileczkę tutaj poćwiczyć pisanie, bo wiem, że tutaj ci brakuje jeszcze tych umiejętności. Michaś, ty też, ale ty widzę, że jesteś teraz w trakcie imprezy, coś tam, jakieś umiejętności ci te lecą, także bardzo dobrze. Karol ma wszystko do szkoły poza lekcjami, więc mógłby te lekcje teraz odrobić, skoro aż tak bardzo nie chcą iść spać. Ale jakie tańce wywijańce, słuchajcie. W ogóle dwóch facetów stoi, giba się i se plotkuje. Po prostu hit, po prostu hit. Mamuśka, kąpiesz się. I jeszcze musisz zjeść, bo takie miałeś potrzeby. A zobaczmy, jak tam nasze winogrona. Wow! Słuchajcie, winogrona są po 423 simoleony. Także za winogrona dostajemy 18 kawałków. Co jeśli chodzi o truskawki? Truskawki są po 28. No szału nie ma, 280. A winogrona są po 56, banany są po 56, więc tu cena ich nie skoczyła. A propos naszych właśnie ogródkowych rzeczy, to Simka jakby zjadła, to nie ma więcej dalej potrzeb, więc trzeba koniecznie zająć się naszym ogrodem, żeby tutaj było porządeczek, a reszta zaraz kładzie się spać, bo jest już późno. Także co, a ranek się zbliża. Także słuchajcie, kochani, myślę, że starczy atrakcji na jeden odcinek halloweenowy, bo tutaj już zaczną się domowe obowiązki, więc będziemy wychodzić poza temat halloweenowy. Także kończę dzisiejszy odcinek. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jeśli Wam się podobało. Bardzo lubię, kiedy tych łapek jest od Was dużo. Wtedy naprawdę bardzo motywuje mnie to do kręcenia dla Was kolejnych odcinków. I jak dzisiaj mogliście zobaczyć, takie kręcenie odcinków nigdy nie idzie po mojej myśli, zawsze wychodzi wszystko na opak. Także mam nadzieję, że macie mi tego za złe, takie są Simsy po prostu. Ale halloweenowy odcineczek musiał się pojawić, także mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, to będziecie zawsze na bieżąco, a ja dziękuję Wam za dzisiaj i żegnam się z Wami. Pa, pa!